Dzień dobry. Proszę pana, chciałem kupić drzwi. Drzwi? Tutaj? Bo to jest sklep z drzwiami, tak? Tak. A dlaczego pan pyta? Bo pan tak krzyknął się, zdziwił, drzwi tutaj to... Nie, cholera, bo ja jeszcze tydzień temu pracowałem w rzeźni. Cholera, nie mogę przestawić ciągle. Ale już, słucham, o co chodzi. Chciałem kupić drzwi. Poproszę drzwi. Są drzwi? A jak pan tu wszedł? Przez drzwi. Czyli? Są. To bym wziął. Jakie? Takie, żeby się otwierały i zamykały. Takie sobie wymarzyłem. Są takie? Chwileczkę, przecież się nie rozerwę. Są. Wejściowe? No takie wejściowo-wyjściowe. Żeby to w dwie strony działało, albo wejść-wyjść. Tak. Wyposażone w specjalny system w te i we w te. Tak, z tym systemem koniecznie, tak. A czy są takie z tym systemem? Są. Powiem panu, ciekawostka, że innych nie ma. Dobrze, to teraz uwaga. Do czego te drzwi w zasadzie mają być? Do domu, do rzeźni, do pokoju, takiego pomieszczenia, gdzie się oprawia świnie, do kuchni, do takiego magazynu na kości, mączkę kostną, czy do takiej wrzątkowni, gdzie się zdziera szczecinę i się moczy ogony w rynnach miedzianych. Do pokoju! Do pokoju! Poproszę takie drzwi, żeby się otwierały, zamykały, wejściowe, wyjściowe. Do pokoju. Pokój duży, mały? 18 metrów. A, no to już sprawy. Proszę pana, poproszę takie drzwi dokładnie do pokoju 18 metrów. Tu rozumiem, że im większy pokój, tym większe drzwi, tak? To nie ma żadnego znaczenia. To się pan pyta? Tak, byłem ciekaw, ile w tym pokoju można jednocześnie cielaków rozebrać. 18 metrów. No to już się można pobawić. Dobrze, co? No. Czyli wszystko wiemy. Dobrze. W takim razie... Aha, chwileczkę, ważna sprawa. Te drzwi mają być prawe czy lewe? A co to znaczy, że są prawe czy lewe drzwi? A co to znaczy, że jest prawe czy lewe oko? Tak już jest i koniec. Z tym się człowiek rodzi i się z tym już nie dyskutuje. Może... Może pan jakieś może pomocnicze pytanie by pan zadał? Nie wiem, pan woli przychodzić przez prawe drzwi, czy przez lewe drzwi? Tak. Ale co tak? Jak te drzwi mają się otwierać? Na prawo, czy na lewo? Na oścież! Ale na prawą oścież, czy na lewą oścież, czy na co? Nasz tak dobrze nie wiem, ale o co cholera, ja za bo... W rzeźni wszystko było proste. Świnia prąd, się przewaliła na prawo czy na lewo? Co za różnica tutaj? Uwaga. Jak pan stoi przed drzwiami, tak? To po której stronie ma pan klamkę?
No to zależy, po której stronie drzwi stoją. Czy w pokoju, przed wyjściem? Czy w korytarzu? To jest przodem do pokoju. Tyłem do wyjścia. To inaczej. Pan przez te drzwi będzie częściej wchodził czy wychodził? Bym chciał tak mniej więcej rozłożyć po pół. Ale za pierwszym razem, jak panu te drzwi przywiozą, to pan przez te drzwi wejdzie, czy pan przez te drzwi wyjdzie? To pan przez te drzwi zrobi. Wychodzę. Ładna pogoda, się nie będę kisił w pokoju. Idę. Pewnie. To pan będzie siedział w pokoju z martwymi cielakami. Dobra, to teraz uwaga. Niech pan zamknie oczy, wyobraźni, tak, że pan stoi przed tymi drzwiami. Tak. Pan wyjść z pokoju. Tak. Do pana należy 7 cielaków. Tak. Teraz uwaga. Po której stronie ma pan klamkę? Po prawej. Po prawej? Nie, po lewej. To po prawej czy po lewej? A nie wiem. Dlaczego? Bo klamki nie widzę. Bo pan oczy zamknął. Bo pan kazał, zamknąłem. Dobrze, widzę. No i widzę, no. Po lewej. Na pewno? Po lewej. Na pewno? Na 100% po lewej. Dobra. Pokaż pan jeszcze raz. Po lewej! To jest prawa ręka, to pan... To jest prawa ręka, to jest... A, bo jeszcze tajesz. Prawa, lewa, cholera, bo prawa, lewa zawsze mi się właśnie, prawa, lewa mi się myli, inne się nie mylą. Prawa, lewa. To panu sumie, się myli... Co? W sumie podobne. To panu się myli prawa, lewa, a co ma świnia powiedzieć, jak ma jeszcze przednią i tylną? Jak świnia kupuje drzwi, to musi być cyrk. A ma pan jakiś taki może sposób, fachowy, prawa, lewa, jak odróżnić prawa, lewa? Tak. Oczywiście. Prawa ręka to jest ta, niech pan to sobie raz na zawsze zapamięta. Prawa ręka to jest ta. Jak się śpi na brzuchu, to od ściany. Ale ja w nogach śpię. To po nodze można poznać. Prawa ręka zwisa nad prawą nogą stojącą. A prawa noga to jest ta, jak jest duży palec z lewej strony. O, w butach gówno widać. To inaczej. Prawa ręka to jest ta, co się nią pisze. A tak. Pisze się prawą ręką. Tak. Chyba, że jest pan mańkutem. Nie. To wtedy pan pisze lewą ręką. Nie. Ale pan nie jest mańkutem? Nie. Więc którą ręką pan pisze? Tą. Tak. Nie! Nie, bo ja nie jestem mańkutem, bo ja wszystko robię prawą, tylko piszę lewą. Reszta prawą, wszystko. Nawet czytam prawo. Jak pan ręką czyta? Tak mówię, bo ja jestem tłumaczem. Jak tłumaczę z niemieckiego, to prawą ręką czytam niemieckie słowo. Tu? Lewo przy polskie, prawo niemieckie, lewą polskie, prawo niemieckie, lewo polskie. Chyba, że odwrotnie tłumaczę. Nie, 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 stop, chwileczkę, panie, bo nie, stop. Bo albo zaraz mnie szlak trafi, albo pana, albo mnie, ja pana trafię. Jakie pan w końcu chce te drzwi? Ale nie wiem. Prawe czy lewe? Nie wiem jakie. Prawe? Prawe. Czy lewe? Czy lewe? No to jakie? Nie wiem jakie. Prawe czy lewe, jakie? Prawe czy lewe? Obrotowe. Prawo skrętne czy lewo skrętne?